witam. Dzisiaj przedstawiam Forda Transita w wersji L4H3. Zaczniemy od przedziału towarowego. I tu mam od razu pokazaną wysokość tego przedziału. Następnie będą pokazywane poszczególne szerokości i długości przedziału. Tutaj mamy szerokość przedziału między nadkolami. Jest to jedna z większych szerokości w tej klasie samochodów. Tu mamy szerokość całkowitą, L78, i długość tego samochodu 4,21. A tak wygląda całość przedziału towarowego. Przejdziemy na zewnątrz. Tak się prezentuje z zewnątrz to auto. Przejdziemy teraz do wnętrza. Trzy miejsca. Tu mamy takie miejsce na napoje i ewentualnie tableta. To jest schowek zamykany, który jest jednocześnie siedziskiem. W miejscu pasażera mamy również schowek po podniesieniu siedziska. Jednego i drugiego. Mamy wiele różnych schowków, miejsc na napoje, butelki. Na podszybiu również. Nawet miejsce na kawę na stacji Orlen. Tak wygląda wnętrze. I również pod sufitem mamy miejsce na ewentualne CB radio bądź różnego rodzaju dokumenty. W lusterkach mamy kierunkowskazy. Z przodu mamy czujniki cofania. Tak wygląda nowy grill po liftingu Transita. I to by było na tyle.